Od razu lepiej. Jak doskonale wiemy, w soboty była gala High League i pojawiło się bardzo dużo ciekawych memów, nie tylko na Facebooku, czyli na zbieraczach dla Tomasza, ale też bardzo dużo się stanęło na Twitterze i bardzo bym chciał wam pokazać bardzo ciekawe memy z High League'u. Cóż bym mógł rzec? Powrót memunciów raz na miesiąc może? Nie wiem, ale memuncie pomału wracają, więc zapraszam państwa bardzo serdecznie do oglądania śmiesznych memów. Rodzice Lexi pogratulowali Natsu osobiście, to słodkie, High League. Co jak co, ale Nati należy się szacunek mimo tego, że byłam team Lexi. Jestem w stanie się pogodzić z tym, że wygrała lepsza. Gratulacje Nati, co? Dajcie głos. Congratulations. Wreszcie macie ze sobą, nie? Gratulacje. Rączkę poproszę. Gratulacje. Nie przyszedł nawet Marcin. Lexi po walce versus Natsu po walce, co? O nie! O nie, to jest złe! Tak się nie robi! Jak cię kręcą dramy youtuberów? To dubiel jest z Lexi u nas w hotelu, a niby się rozeszli XD. O kuźwa, ale jazda! Co? No, ponoć grubo, nie? Jeśli FK nie wypije moich ników, to nie będzie rewanżu. Nasty! Nie robi się tak! Dlaczego? Po co? Lexi pod najnowszym postem u Natsu. Lexi Chaplin, jeszcze raz gratuluję Natsu. O, to jest bardzo poprawna postawa rywalki. Żadnego, ty kurwo, miałam ja wygrać i w ogóle chuj ci w dupę. A pilot ci w dupę w tym przypadku. Ale to jest bardzo dobra postawa. Ja szanuję taką inicjatywę. Lepiej szanować swojego przeciwnika, niż nawet po walce się z nim kłócić. Tak. Styl żurawia. Zawołałam, unosząc jedną nogę do góry. Ta noga! Stópki. Ja zaczynający cieszyć się tymi wakacjami. Rozpoczęcie roku za 4 dni. No coś w tym jest. Ja już nie za 4 dni, ale to już jutro. A ten film może się pojawić, nie wiem, w sobotę na przykład, więc już mamy weekend. Można tak powiedzieć. Płaczę, plit. O nie! Czy to jest dubiel? Tak, to jest Marcin chyba, o nie! O nie, to jest Marcin i Aniela, ale te kadry są tak bardzo niekorzystne. Oni tutaj wyglądają jak, nie wiem, z jakiegoś Outlasta albo FNAFa. FNAF High League, ten, location albo coś. High League Edition. Mi budzik o 7 rano w środę. Mega miło, że rodzice Lexi podeszli do Natsu pogratulować jej. Jesteśmy rodzicami Lexi. No nawet spoko. Ciekawie. XDD Polak Gala, kocham was normalnie. Fame MMA! Bardzo dobrze. Kiedy przychodzisz na galę konkurencji, znajdź różnicę! Jezu, tak. Fame MMA 3 Linkiewicz versus Godlewska. Interesting. Lexi versus Natsu, very interesting. O nie! I ta Miranda, o nie! Ta jedna pizda z klasy, ja! Najgorzej. Tak się nie robi. Chłopaki, widać po mnie. Dokładnie tak było. Marcin, jaki wkurwia. Ja, rozpoczęcie roku szkolnego za 3 dni. Co już jutro? Nagrywam to 31 sierpnia. Masti po wygranej Dobrodnickiej. Obudź się, ofiaro, jedna wstawa. O nie! Ten Karol Krawczyk. Coś pięknego. Co, dlaczego to jest hashtag Brawo PiS? Najpopularniejsze w Polska. Tyle dzbany. Ja do psiapsi. Jak ubierasz się na rozpoczęcie roku? Psiapsi, skromny strój, nic wielkiego.
Skromny strój psiapsi. Hajsowniczy Feniks. Woźna w szkole po tym, jak zobaczyła, że zmieniłeś. Że nie zmieniłeś butów. Kto normalny nie zmienia butów w szkole? Jakie szkoły takie coś robią? Ja przepraszam bardzo, o co chodzi? Dlaczego? Ja zwierzęcy co chwilę hashtag, aby dowiedzieć się, kto pyka. Ja 1 września. I nie macie wrażenia, że ten kadr tego gościa w ogóle wygląda jak Rychupeja za młodu? Naprawdę, Ewa Brodnicka. Brodnicka. Bokserka zawodowa, co? Ewa Brodnicka. Polska pięściarka zawodowa, była mistrzyni Europy i była mistrzyni świata federacji WBO w wadze super piórkowej i przegrała z Lil Masti. Będzie piła trochę seksmasterki. Ej, poważnie, tak jest? Czy to jest jakiś ten, zbadaj element. Ewa Brodnicka. Aaaa, usunęli, kurna, usunęli gnoje wstrętne. Nie robi się tak. No widzę, że to zbadaj element był. To jest takiego fanskika od Lexi Maszeni. Co? Co? I to już nie chodzi o sam men, tylko o to, co chłop napisał. Co jest? POV, nie oglądasz tej walki i Twitter to święte źródło informacji, Heilig. Mówcie co chcecie, ale to było coś pięknego ze strony Lexi. To za piloty! Moim zdaniem Lexi zabrakło przede wszystkim wiary w siebie. Widać, taka zmarnowana i w ogóle zniszczona życiem. Skłócona z życiem ta Lexi. Malik po tym jak jechał Natsu na konferencjach. Żartowałem! Ej, dobre. Kosakowski wygrał walkę. I chuj mnie to obchodzi. I ten Boxel. Nie ta liga, kolego. Ja ciesząca się, że wcześniej skończę lekcję. Godzina odjazdu autobusu. Jezu, tak. Czasy, kiedy czekało się godzinę na świetlicy, żeby autobus odjechał. Coś pięknego. Co? Dla mnie Lukas TV nie wygrał tej walki, będzie złożony protest i chuj mnie to obchodzi. O nie! Ten Malik jako Boxer. Boże. Mama, mówisz, że nie ma znajomych, to może pobaw się z dziećmi z osiedla. Dzieci z osiedla! Przecież tak się nie robi. To jest zło największe. Znajdź różnicę! O Boże, moje zdrowie psychiczne, szkoła. Kopa w dupę, a nie na mordę. Ja matematyka, zwłaszcza w tym roku. Wszystkie osoby, które były przekonane, że Lexi wygra, a ona przegrała. Tak. Brodnicka po walce tłumaczy się, czemu przegrała. Słuchaj, kurwa. Czy to jest... Dzisiaj Katulenka. Słuchaj, kurwa. Bardzo dobrze. Co widzieliśmy my versus co widziała Ewa. Nie robi się tak! Tak się nie robi! Wzruszyłam się. Japczanek, kochamy cię. Jeszcze ten cholaczek dumny. A Japczan wygrał z bonusem, bardzo dobrze. Balladyna, daj mi swój pan z malinami. Alina, jak ładnie poprosisz, to oddam ci połowę. Balladyna. Nie czytałem. Ja szczęśliwa, że wracam do szkoły. Zdalne! Jezu, tak, i tym akcentem kończymy nasz superowy film. 14 minut nagrywania. Trzymajcie się ciepło do następnych memów. Cześć.